Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj 13 dzień maja, Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, jak i również Międzynarodowy Dzień Humusu, ale my nie o tym, wracamy do tematu, jakim jest raport Orange. Dalej naszymi gośćmi są tutaj przedstawiciele Orange, głównie bardzo wiele ich artykułów, sam raport jest też bardzo ciekawy, zachęcaliśmy już Was poprzednio, ale teraz tym bardziej chcemy. Naszymi gośćmi są Kowalczyk Piotr i Grabowski Robert, witam Was panowie. Cześć. Cześć. A razem ze mną audycję prowadzi Maciek Pyznar, witam Cię Maćku. Dzień dobry. No i Wasz ulubiony prowadzący, czyli ja, Cyprian Gutkowski. Słuchajcie panowie, wiem, że bardzo Maciek chce zadać pierwsze pytanie, więc oddaję mu od razu głos. Możesz Maćku zaczynać, czyń swoją powinność. Tak, nakrzyczałeś ostatnio na mnie, że za długo tutaj rozmawiamy, więc od razu przechodzimy do rzeczy. Rozumiem. Nie skończyliśmy w sumie w ostatniej naszej rozmowy o szkodliwym oprogramowaniu, o sposobach dystrybucji, tak? Więc chciałbym zapytać o to, dlatego że w raporcie jakby pojawia się również ten wątek dotyczący dystrybucji szkodliwego oprogramowania. No i chciałbym Was zapytać, czy coś się zmieniło, albo może inaczej, w jaki sposób teraz jest ono dystrybuowane, o ile się zmieniło to w stosunku do tego, co było do tej pory obserwowane. Wiesz co, no to tutaj w zasadzie to jest ewolucja, a raczej kontynuacja stopniowa i powolna ewolucji związana z tym, że przestępcy po prostu zaczynają wykorzystywać możliwości, które daje im technologia obecna do tego, żeby przekazywać innymi kanałami właśnie złośliwe treści i swoją kampanię przekierowywać na jakby kolejny modus operandi, czyli nie tylko już mail, który dotychczas był takim głównym, może nie wyłącznym, ale dominującym sposobem na dystrybucję złośliwego oprogramowania. Teraz w zasadzie równie skuteczny i coraz częstszy, w związku też z tym, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, jeśli chodzi o wzrost liczby zagrożeń na urządzenia mobilne w porównaniu do Windowsów, no to jest smishing właśnie, czyli wysyłanie wiadomości, spufowanych wiadomości z linkiem do instalacji jakiejś aplikacji złośliwej na telefonie ofiary. No ale poza tymi głównymi dwoma kanałami, czyli SMS-y lub poczta, pojawiają się inne też możliwości pośredniego lub bezpośredniego zaczepienia użytkownika i przekonania go do zainstalowania złośliwego oprogramowania, chociażby takie, o których również pisaliśmy w raporcie, czyli phishing, czy różnego typu kampanie wyświetlane pośrednio poprzez właśnie przeglądanie stron webowych, czy to na Facebooku, czy to w ogóle w różnych takich bardziej warezowych źródłach. Warezowych mam na myśli różne darmowe streamy, jakieś takie strony bukmacherskie trochę, gdzie często te reklamy, które tam się pojawiają, nie są kontrolowane do końca przez dostawcę strony i ta pętla przekierowań, łańcuch przekierowań może doprowadzić nas do strony, na której jest wystawiony złośliwy kod, który potem już metodą drive-by-download próbuje dostarczyć nam jakiś programik na stację. Wprawdzie większość tych mechanik polegała na eksploitowaniu podatności w przeglądarce Internet Explorer, ale to też już nawet w ubiegłym raporcie, nie w tym obecnym, pisałem o tym, że zaczynają sobie znajdować inne metody na to, żeby obejść fakt, że już nikt nie korzysta z Explorera. Okej, tam padło takie słowo pod tytułem phishing, więc żeby tutaj nasi słuchacze nie musieli googlować od razu, co to jest, to może byś Piotrek powiedział, co to jest za metoda. Wiesz co, no, phishing polega na tym, że wykonujemy, może tak w najprostszym, najprostszy przykład to będzie po prostu przeprowadzenie połączenia telefonicznego, gdzie użytkownikowi wyświetla się inny numer jakby dzwoniącego, inny nadpis dzwoniącego niż jest to w rzeczywistości.
Czyli Ale jesteś. to rozumiem, że to połączenie głosowe później jakby następuje, tak? Jak najbardziej. Coś, okej. Masz też możliwość je odebrać. Innymi słowy, jeżeli do pana Stefana dzwoni ktoś, co się podszywa pod infolinię banku Skoku Stefczyka, no to pan Stefan nie będzie wiedział, że nie jest to infolinia banku Skoku Stefczyka, o ile jego operator, który też ma w związku z tym dosyć ograniczone możliwości, nie zapobiegnie takiemu połączeniu. A okay, czy samo technicznie połączenie. jest możliwe, czy technicznie jest możliwe to, żeby na przykład wy jako sieć, czy CERT, wasza tarcza, mogła informować o tym, że jest to połączenie phishingowe, tak? Właśnie na takiej zasadzie, czy mamy jakieś połączenie, które występuje przez internet i żeby bardziej uważać niż przy zwykłym połączeniu, co się wyświetla. Już jest przykład tego, że często pojawiają się te ostrzeżenia spam, tak? W naszych telefonach gdzieś tam występują tego rodzaju informacje, więc czy wy możecie informować też klientów, że w rzeczywistości ktoś dzwoni i może podać sobie dowolny numer, z którego dzwoni? No i tak, i nie. Dlatego, że jest to troszkę bardziej skomplikowana sprawa. Nie wiem, czy Robert nie chce się na ten temat wypowiedzieć głębiej, jeśli chodzi o te technikalia związane z tym, co może operator, a co nie może operator. Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś minę, jeśli chodzi o prawo telekomunikacyjne, więc może przekażę tutaj bardziej do bardziej odpowiedzialnego stanowiska. Także został wsadzony na wysokiego konia. Robert, proszę bardzo. Tak, rzeczywiście temat, tak jak Piotr powiedział, tak w trzech słowach na to jest strasznie skomplikowany. Natomiast trzeba powiedzieć, że mamy teraz taką, nazwałbym to, sprzyjającą otoczkę polityczno-sytuacyjną, która powoduje, że nasilone są międzyoperatorskie, powiedzmy, prace nad tym, żeby coś z tym procederem zrobić. No bo mamy rzeczywiście ten phishing rozrósł się o te smishingi i wishingi, czyli jakby phishing właśnie poprzez voice, czyli głosowe nakłanianie nas do czegoś i poprzez SMS-y. No stricte odpowiedź, jakby gdybyś mnie spytał, czy możemy to w tej chwili włączyć, no to odpowiedź jest nie. To znaczy, no nie ma takiej technicznej możliwości, żeby teraz ktoś podszedł, przełączył przełącznik i informował o spoofingu, czyli ten CLI spoofing, bo tu właśnie, czyli ta technika podszywania się pod rozmówcę. Czemu to jest trudne, jak już zaczęliśmy ten trudny temat? Po pierwsze, to dlatego, że. Może ja cię uratuję, bo mnie nie chodziło o to, żeby wyjaśniać sposoby na to, w jaki sposób zapobiegać temu phishingowi, bo ja zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne i wymaga jakby przede wszystkim operatorskich działań technicznych. Mnie bardziej chodziło o to, czy po uzyskaniu tej rozmowy coś się musi zadziać, tak? No przecież nie dzwoni po to do nas przestępca, żeby sobie z nami pogadać, tak? O pogodzie, tak? Czy o czymkolwiek innym, tak? Raczej próbuje nas do czegoś nakłonić. No i chciałem się was zapytać, co wy obserwujecie, do czego nas nakłaniają? Do instalacji jakichś aplikacji, czy do przekazywania danych uwierzytelniających, czy do czego? To znaczy, tutaj jeśli chodzi o phishingi, to jest to taki chyba najbardziej mimo wszystko socjotechniczny atak powiązany z tymi wszystkimi oszustwami, które kiedyś jeszcze tam 10 lat temu i wcześniej działały, jeśli chodzi o oszukiwanie seniorów metodami na wnuczka, na policjanta, na różne usługi sprzedaży garnków i tak dalej, to można powiedzieć, że część z tych grup, które podejrzewam, że wcześniej były zaangażowane w takie działania, teraz się przeniosła i usiadła za słuchawkami i jest to bezpieczniejsze. Wygodniejsza metoda oszustwa, wyłudzenia, która bazuje na tych samych w zasadzie zasadach. No i najpopularniejszy chyba taki przykład, który obserwowaliśmy w ubiegłym roku i w sumie już od dwóch ponad lat, czyli od momentu, kiedy przenieśliśmy się na dobrą sprawę z biur do domów, to jest podszycie się pod infolinię, pod helpdeski, które świadczą rzekome wsparcie dla użytkowników, gdzie najczęściej polega to na tym, takim tematem, wątkiem przewodnim tych rozmów jest to, że wykryto jakiś tam
albo złośliwe oprogramowanie na danej stacji użytkownik, albo jakieś niezgodności, albo należy doinstalować jakąś poprawkę i w związku z tym użytkownik musi zainstalować na tej swojej stacji narzędzie TeamViewera albo podobne, które będzie realizować w zasadzie funkcję zdalnego dostępu. Czyli innymi słowy, użytkownik po zainstalowaniu takiego narzędzia, AnyDesk był taki dosyć popularny w Polsce, oddaje kontrolę nad swoim komputerem właśnie temu hostowi, do którego się, który się z nim łączy. No rozumiem, ale żeby... I część tej kontroli też może być realizowana bez podglądu, jakby bez udziału użytkownika. Tak, tak, rozumiem, ale to czy jakby link do ściągnięcia tej aplikacji, która będzie złośliwa, jest... Często jest podawany dystrybuowany? Ustnie. A, ustnie. Często nawet bez maila. W ogóle czasami są takie przypadki, że też wtedy wysyłany jest mail, użytkownik wtedy może podać takiego maila, ale z reguły jest tak, że cała jakby kampania odbywa się ustnie, łącznie z tym, że dzwoniący może dyktować normalnie pełen URL do pobrania pliku, albo podpowiadać, że proszę sobie wpisać w Google'ach, no bo samo narzędzie jest jak najbardziej, czy to TeamViewer, czy to AnyDesk, to są narzędzia jak najbardziej legalne, są one w wersjach darmowych też dostępne, więc tutaj z nimi nie ma żadnego problemu. Natomiast są to narzędzia z tak zwanej grupy Remote Access Tooli, czyli RAT-ów, a no z RAT-ów często też właśnie skrakowanych, zhakowanych korzystają też cyberprzestępcy. Ale to nawet mówię, to nawet nie musi być jakiś lewy soft, wystarczy, że to będzie legalne oprogramowanie. Tyle tylko, że jakby cel jest taki, żeby kontrola nad urządzeniem użytkownika przeszła w ręce cyberprzestępcy. Stamtąd już można zacząć taką prawdziwą kampanię phishingową. Potrafiły być również takie kampanie, gdzie należało wykonać jakiś przelew, więc od razu też dzwoniący potrafił wisieć nawet godzinę, półtorej z takim użytkownikiem, pomagać mu w wykonaniu jakichś przelewów. To z kolei były to oszustwa na inwestowanie bitcoinów, na generalnie rzecz biorąc na kryptowaluty, że ktoś tam najpierw wpadał, tylko tutaj był inny wektor inicjalny, bo najpierw użytkownik wpadał w jakiś phishing albo jakąś reklamę na Facebooku albo jeszcze gdzieś, zapisywał się czy rejestrował się w takim fałszywym portalu, gdzie, znaczy fałszywym, no portalu, gdzie teoretycznie miał zgarnąć za chwilę mnóstwo kryptowalut, no bo przecież Lewandowski z tego sobie kupił samochód, nie? Taki był fake news ostatni, albo jeszcze jakiś inny celebryta. No i w ten sposób użytkownik zostawia swoje dane, łącznie z numerem telefonu i później na ten numer telefonu jakiś inwestor, który ma podpowiedzieć takiemu raczkującymi użytkownikowi, dzwoni i właśnie zachęca tam do tej pierwszej wpłaty, która ma być do jakiejś tam kwoty. No i przy okazji oczywiście wiadomo, że inicjuje też ten proces logowania się na konto bankowe, również z tą instalacją AnyDesk. No dużo było na ten temat opisane, dużo jest też filmików na ten temat porobionych w internecie. Są całe nagrania udostępnione, jak właśnie też i specjaliści od bezpieczeństwa z takimi naciągaczami rozmawiali, również nagrywali te sesje, więc od A do Z praktycznie pokazywali, na czym polega i jak przebiega taka rozmowa, jak przebiega takie oszustwo. To zachęcam, żeby czasami się zapoznać, bo to są ciekawe materiały, takie mocno poglądowe do tego, jak można dać się oszukać. Tak, wspomniałeś dwukrotnie nazwę Facebook i teraz chciałem się zapytać, czy tam się teraz pojawia, rozumiem, większość phishingów, tak? I ewentualnie jak z tym, czy to identyfikujecie i czy z tym walczycie? No przynajmniej CERT Polska to zidentyfikował, bo oni to w swoim raporcie podali, że rzeczywiście przejmowanie kont na Facebooku jest dość częste i w ten sposób dokonywane są przestępstwa. No Facebook jest tak, jednym z głównych siedlisk zła i phishingu. Rzeczywiście, no właściwie bardzo często się tam zaczyna, a przy okazji jest taka bardzo duża łatwość też może
z jednej strony się zaczyna, czyli mamy te właśnie reklamy, te fałszywe, nazwijmy to, jakieś wpisy na takich szerszych grupach, prawda? Tam jakieś, że tak powiem, na tych społecznościach tam potworzonych pojawiają się fejkowe wpisy, które prowadzą właśnie do stron phishingowych, ale z drugiej strony mamy ogromny wektor fake newsowych, dezinformacyjnych stron, których zawartość możemy obejrzeć właśnie po podaniu poświadczeń do Facebooka. Czyli jest to już tak wykradzione poświadczenia, no służą do tego, żeby siać tą dalej złośliwą zawartość właśnie już bezpośrednio na Facebooku, podszywać się pod prawdziwe konta. No i to jest w sumie świetna technika, bo zamiast tworzyć konta, wygrzewać je, uwiarygadniać i tak dalej, walczyć z Facebookiem, z wykrywaniem tych kont fałszywych, botów i tak dalej, w bardzo łatwy sposób udaje się przejąć takie w cudzysłowie wygrzane konta i z nich po prostu atakować. Okej. No w sumie to aż 3 artykuły są w waszym raporcie odnośnie tego zjawiska, no bo jeden poświęcony zatrudnianiu AI do tego, to zresztą zaraz też chciałbym chwilę zapytać. Jeden dotyczący tego smishingu, o którym już też mówiliśmy. Swoją drogą bardzo mnie zaskoczyło, że taka skala jest tego zjawiska, bo wy piszecie w raporcie o setkach tysięcy SMS-ów dziennie, więc to... A to są właśnie te SMS-y głównie z fakturami, tak? Czy jak to wygląda? Nie. Głównie, jeżeli chodzi o SMS-y, to właściwie można powiedzieć dwie plagi, czyli z jednej strony flubot i próba infekcji z tych zainfekowanych telefonów, a z drugiej strony PGE, czyli ten motyw wcześniej z nadpisów przeniósł się do tych SMS-ów P2P, czyli person to person, po prostu masowo są rejestrowane karty, są, można powiedzieć, takie mini, no fabryka to złe słowo, ale powiedzmy siedzi kilku gości, mają 20-30 telefonów, wszystko... Farma. Farma, świetnie. Taką mają farmę i z niej po prostu masowo wysyłają SMS-y z tą dopłatą do prądu, czy wyłączenia prądu i konieczności odstąpienia od windykacji, od odłączenia. I to są takie dwie... A co tam jest serwowane w tym? Tutaj bramka płatności. Bramka płatności, no a we flubocie no to oczywiście aplikacja był FedEx, później najczęściej jest ta aplikacja jakiejś poczty głosowej, jakiś voicemail celem... Były firmy kurierskie praktycznie cały czas, a teraz jest od już tak z pół roku prawie chyba voicemail. Tak, choć mocno się flubot też przeniósł na... poza granicę Polski w ostatnim czasie. Okej. Okay. To powiedzielibyście w takim układzie może, jak skoro taka skala tego zjawiska jest, no to prawdopodobnie jakoś chcielibyśmy z tym zawalczyć, tak? Czy no, powiedzielibyście, jak trudne jest, nie wiem, wykrywanie i nie wiem, blokowanie domen phishingowych. W waszym raporcie jest właśnie bardzo ciekawy artykuł o, tak jak mówiłem, w cudzysłowie zatrudnianiu AI do tego, tak? I na ile, bo poza tym, że oczywiście powiecie za chwilę, jak to będzie rozbudowane pytanie, Cyprian, przepraszam. Nie poza tym, jak wykrywać i walczyć z tym zjawiskiem, no to w waszym raporcie, jeśli chodzi o to AI, piszecie o tym, że wskaźnik false positive'ów pośród domen kandydatów nie przekracza 10%, czyli w sumie to AI jest w stanie bardzo dokładnie jakby wskazać może nie tyle nawet domenę, tak, tylko pewnie cały, bo do tego się zmierzamy, bo nie chcecie całych pewnie domen blokować, tak, tylko konkretne URL-e odgadywać, to byście może powiedzieli, jak to działa i w jaki sposób no, jakby walczycie z tym zjawiskiem. Śmiało można powiedzieć, że bez tych mechanizmów AI, które między innymi opisaliśmy w raporcie, to dawno byśmy zginęli w tej walce i polegli pewnie, albo bylibyśmy w szarym końcu tego wyścigu. No,
jakby bardzo, znaczy na poziom jakiejś specyfiki tego AI to tutaj na pewno nie zejdziemy. Grzesiek, polecam zdecydowanie ten artykuł Grześka w raporcie. Jest rzeczywiście bardzo skuteczny. Co do tego, co się odniosłeś, domen i urli, to bardziej operujemy na domenach i subdomenach. Te urle nie jest łatwo nam odgadywać, ale nie są też dla nas konieczne do blokowania. Ten temat jest skomplikowany w przypadku legitnych domen, prawda? Tam, gdzie to Piotr na pewno więcej by powiedział, czyli tam, gdzie mamy do czynienia no właśnie z wykorzystaniem platform chmurowych, Google'a, Microsofta i tak dalej. Tutaj mamy do czynienia nawet z kreowaniem własnych skrótowców przez przestępców. To jest dla nas super sprawa, bo legalny skrótowiec trudniejszy na wstępie niż fałszywy, no bo fałszywy można od razu wycinać. I z legalnymi właśnie walczymy, wspierając się tą automatyczną analizą. No i muszę przyznać, że naprawdę świetnie to działa. No tak też, przepraszam bardzo, napisaliście w raporcie, bo napisaliście, że jakby zgłoszenia od klientów to najczęściej już są jakby post factum, tak? A czas życia takiej fikcyjnej domeny, no to wskazaliście na około 4 godzin, tak? Albo nie, 40 minut, przepraszam. Więc to jakby już najczęściej po zgłoszeniu już tej domeny po prostu nie ma, tak? I ona już przestaje być aktywna. Co jakby tak, to... no to przestępcy jakby utrudnili nam pracę. Kiedyś to było dużo łatwiej. Powstawała domena phishingowa, łowione było 10, 20, 30 tysięcy osób, a w tej chwili bywa tak, że jest to 1:1, także jest wygenerowana domena dla jednej osoby. Gdyśmy analizowali i prowadziliśmy sobie konwersacje z oszustami na kupującego via OLX na WhatsAppie, no to w czasie jednej rozmowy potrafiliśmy dostać 5, 6, 7 unikalnych domen czy subdomen, czasami w jednej domenie specjalnie przygotowanych pod tą jedną osobę. Czyli prowadzicie też działania operacyjne, tak? Tym na zasadzie rzeczywiście kontaktu już bezpośrednio z przestępcami i sprawdzacie, jak to tak naprawdę hula z tego punktu widzenia klienta? Tak, zdarza nam się jakby te honejpoty rozszerzać o takie różne techniki poznawcze. Też troszeczkę znajdziecie w raporcie screenów z takich rozmów. Sporo dostajemy też takich screenów od użytkowników i to jest super. Tu skorzystam z okazji i zachęcam do przesyłania do nas wszelkich linków z SMS-ów, pomimo tego, że zdarza nam się oczywiście to wyprzedzić, już mieć na blokadzie, ale bardzo nas to interesuje, te zgłoszenia. No często zdarza się, że dostajemy coś nowego, bo to nie jest tak, że wykrywamy wszystko. A nawet jak dostajemy coś starego, no to też jakby to legitymuje kampanię, którą wykryliśmy już wcześniej, bo to wskazuje, że faktycznie ona dociera, tak? Zgadza się. I czasami też nie dysponujemy tą treścią na przykład tak. Tego SMS-a, a tutaj bach, przychodzi, wszystko fajnie się potwierdza, układa w scenariusz. To ja tylko sprostuję dane statystyczne, które podałem, bo w międzyczasie zajrzałem do raportu i tam jest napisane, że 40% tych domen w ciągu kilku minut znika, tak? Więc to stąd też to 40 mi się wrzuciło i minuty, więc to ten. Ale Piotrek, my co chwilę nie dajemy ci dojść do słowa. No. To znaczy, wiesz, ja chciałem tylko po prostu, jeżeli mielibyśmy opowiadać w jaki sposób, troszkę wejść głębiej w to, w jaki sposób realizujemy tę koncepcję właśnie wykorzystania sztucznej inteligencji, no to można to podzielić też na kilka elementów. Po pierwsze, najpierw próbujemy zidentyfikować sam charakter i samo medium analizowanego komunikatu, czy to jest SMS, czy to jest MMS, czy jeszcze cokolwiek innego. Potem identyfikujemy właśnie charakter treści, czy charakter ruchu. Natomiast same algorytmy, no to są trzy w zasadzie, trzy etapy, które tutaj podlegają analizie. Pierwszy etap to jest taki najprostszy, czyli taka analiza, można powiedzieć, bazująca na sztywnych regułach,
gdzie mamy tam dwa w zasadzie albo trzy warunki logiczne. Jeżeli wpadnie w taka reguła, w taki warunek, no to po prostu trafia na alert, który gdzieś tam dalej jest już obsługiwany zgodnie z procesem. Już nie będę tutaj wchodził w szczegóły, w jaki sposób realizujemy obsługę. No i trafia później na cybertarczę. Drugi już warunek, no to są reguły eksperckie, troszkę bardziej rozbudowane, tym bardziej, że zawierają korelacje, czyli i agregują dane z wielu źródeł, nie tylko właśnie z jednego. Także tutaj mogą się pojawić jakieś też ciekawostki, kolejne wykrycia, które nie wpadły na tą regułę pierwszą. Na trzeci to już jest typowe uczenie się maszynowe do detekcji spamu, czyli no profilowanie, tak? I tutaj zbieramy już informacje na bazie różnych wzorców, a nie tylko takich klasycznych podobieństw czy gdzieś tam właśnie ciągów znaków, jak przy takich regułach eksperckich. Czy tutaj fakt, że jesteście ISP, jakby daje wam jakąś przewagę nad, nie wiem, nad innymi potencjalnymi, którzy by chcieli wykrywać phishingi? Może Robert niech opowie. Generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że tak, ale na pewno tak, ale to nawet nie w związku z tym, że jesteśmy operatorem jako takim, tylko też przez to, że mamy własne DNS-y, tak? I nasze serwery DNS-owe, no jeżeli użytkownik rzeczywiście z nich korzysta, no to widzimy. Tak. To wracamy znowu do artykułu Grzegorza, tak? Który swoją drogą polecamy. Już mi się wykluła myśl, żeby z Grzegorzem się spotkać oddzielnie, bo właśnie no jako jedno ze źródeł właśnie wskazuje on tam DNS-y, tak? Jako jedno z podstawowych źródeł w całym tym algorytmie, który pozwala zgadywać te domeny i subdomeny. No ale przerwałem Robertowi, który miał zapewne z wyższego konia, że tak powiem, wygłosić coś innego, nie wiem, właściwie jakiego. Nie, pozostaje właściwie potwierdzić to, co powiedzieliście. No, oczywiście, no, z jednej strony mamy szerokie możliwości jakiejś widzialności tego, co dzieje się w naszej sieci, możemy sobie tam zbierać informacje. I tak, i te DNS-y też tu są kluczowe, no tu nie ukrywajmy, to zarówno pod kątem możliwości zablokowania tego zagrożenia naszym użytkownikom, jak i jego wykrywania, także zdecydowanie z tego korzystamy. Te passive DNS, czyli właśnie te dane zapytań, to są firmy, które prowadzą niezły biznes, dzieląc się takimi danymi. Teraz z kolei, że tak powiem, giganci mówią, że najbezpieczniej będzie to, jak tylko oni będą przetwarzać te zapytania DNS i jeszcze zrobią to anonimowo. Także jest tutaj spore pole do popisu i walka o te dane, mam wrażenie, trwa. Okej, słuchajcie, musimy się zbliżać znowu powoli do końca. I tak naprawdę powiedzcie, co tak naprawdę mogą robić użytkownicy też, no bezpiecznicy, ale głównie użytkownicy, aby uniknąć incydentu lub wcześniej go wykryć. Oczywiście większość tych informacji jest w raporcie, no ale tak swoimi słowami jakbyście mogli opowiedzieć, jak wy sobie wyobrażacie to, żebyście mieli tak mniej roboty, może już tutaj związanie, no może niekoniecznie wasz dział, ale żeby rzeczywiście tej roboty było mniej. I tak proszę bez autoreklamy. Ja ze swojej strony, no to oczywiście chciałbym móc blokować wszystko i wykrywać wszystko i powiedzieć, klikajcie w co chcecie, my i tak was ochronimy. No niestety nie udaje się to, chociaż robimy co możemy, ale jednak nadal będę apelował, no właśnie o ten, głównie ponieważ mamy tutaj do czynienia z atakami tymi socjotechnicznymi bardzo często na użytkowników, no, apeluję o jakąś wzmożoną uwagę w tym, co dostajemy i gdzieś uważanie na te emocje, na te efekty właśnie psychologiczne, prawda? Ci ludzie do nas dzwonią, że doszło włamania na naszym koncie, że zostały ukradzione pieniądze albo że nieautoryzowany przelew. Czy te aspekty właśnie z policją, czy
z kolei te wszystkie facebookowe akcje i te reklamy, no to z jednej strony albo gigantyczne pieniądze, tak, czyli nagle dostajemy 10, 20, 30, 40 tysięcy złotych, czy zarabiamy tygodniowo, czy miesięcznie, nie robiąc nic, często to jest w ten sposób reklamowane, no naprawdę ten zdrowy rozsądek w odbieraniu tych newsów jest niezbędny, żeby się przed tym obronić. No, niestety nie ma na świecie takich modeli pracy, w których nie robiąc nic dostajemy ogromne pieniądze. No, podobnie też zasada jakiegoś ograniczonego zaufania i weryfikacji tego. Jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, po prostu odłóżmy to na chwilę. Nie kontynuujmy rozmowy, nie klikajmy w link. Jeśli już kliknęliśmy, jesteśmy na stronie, ale no, jest w nas taka myśl, że dlaczego mam to zrobić z linka, skoro zawsze sobie tam 20 dnia loguję się do e-booka i to robię, prawda? Po prostu odłóżmy to, porozmawiajmy z kimś, zajrzyjmy do internetu, czy przypadkiem nie jest to jakiś scenariusz oszustwa. No i dbajmy o nasze hasła, to jeszcze może bym dodał. Twórzmy te hasła długie, niepowtarzalne. Ja nie będę bił tutaj o entropię, czyli znaki specjalne, duże, wielkie, małe litery. Jeżeli zrobicie 15-znakowe hasło z waszych ulubionych słów czy zdania, będzie super. I dwuskładnikowe uwierzytelnienie dodajcie, drugi faktor. Dzięki temu, nawet jeśli wpiszecie to hasło na stronie phishingowej, na fałszywej bramce płatności, bez tego drugiego faktora nikt tych pieniędzy nie ukradnie. Zakładam Słuchajcie. Oczywiście, że nie będzie malware'u na Jedna faktorze. Rzecz, jeszcze moje pytanie, żeby nie było tak słodko, to teraz ja mam jedną uwagę do waszej działalności, pewnie nie waszej, a bardziej waszego marketingu, ale zmuszacie ludzi do tego, żeby weszli przynajmniej raz w miesiącu na aplikację Orange i trzeba wejść raz w miesiącu na aplikację, żeby faktura była niższa. Czy nie uważacie, że z punktu widzenia bezpiecznika, że to nie jest najlepszy pomysł? No... Wiesz co? To, tak, ja też niech dostaję. Odpowie. Wy nie odpowiadajcie, niech Maciek odpowie. Nie, ja też dostaję. Ja co prawda nie korzystam z aplikacji, więc ja dostaję mailem, żeby wejść właśnie na e-book, żeby został naliczony rabat. O może zdradziłem teraz, że jestem klientem, no ale dobra. Jest jak jest. I w sumie nigdy Cyprem nad tym się nie zastanowiłem w ten sposób, ale. Śmiało mogę wam powiedzieć, że. Wiadomo, są duże firmy, korporacje, różne są inicjatywy. Mówi się też, że marketing jest pewnym stanem umysłu. My staramy się najlepsze praktyki przekazywać, również analizować te akcje marketingowe, które się dzieją. Stricte o tym, co mówisz, jakby nie mam tego przed oczami. Natomiast też planujemy... żeby ta aplikacja podnosiła poziom bezpieczeństwa, a nie powodowała jego obniżenie. Także no, mogę Stawać, powiedzieć, że staramy się. To może być pewien wektor ataku, że rzeczywiście może się zdarzyć tak, że kogoś można phishingować właśnie dokładnie w ten sposób. Słuchaj, zaloguj się na aplikację, bo właśnie mija ci czas, nie? Ludzie nie pamiętają, czy to mija ten miesiąc, czy nie. W związku z tym rzeczywiście nagle się okazuje, że możecie stać się wektorem ataku. W związku z tym to taka moja zauważenie, no przyznaję się, też jestem, w jakiś sposób korzystam, jestem klientem w jakiejś części. Rzeczywiście okay. Ten aspekt czasu często się pojawia w tych akcjach przestępczych, prawda? Zaraz tutaj wygra iPhone'a, 5 minut, ostatnie dwie sztuki. To stracisz i niestety będziesz musiał zapłacić wyższy rachunek. W związku z tym po prostu zwracam uwagę, zwróćcie uwagę marketingowi, bo być może nie jest to ta droga, którą powinniśmy iść. No ale okej, okay. Jeśli chcecie coś może powiedzieć na free time, Maciek na pewno chce, proszę bardzo. Nie, chciałem powiedzieć, że Piotrek się dobija i nie może nic powiedzieć. A to już tak jakby w kontekście tematu, który już dawno przeminął, tak? Bo chciałem dodać jeszcze, jeśli chodzi o takie przestrogi dla użytkownika, które może chcielibyśmy przekazać, no to wydaje mi się, że taką najistotniejszą też, o której się mimo wszystko mało mówi, to nie jest to, że żeby uczulać przed tym, żeby nie dać się oszukać, czy wyszukiwać gdzieś w nagłówkach mailowych, czy w
próbować jakby zidentyfikować oszusta, złapać go za rękę w sposób techniczny, bo i tak znajdą się sposoby na to, żeby faktycznie ten mail, czy ten SMS, czy tym bardziej phishing był nie od strony użytkownika, nie do weryfikacji. Więc najistotniejsze moim zdaniem jest to, żeby kierować się taką właśnie spokojną, chłodną, analityczną logiką i zadać sobie zawsze na początek takie pytanie, czy ja oczekiwałem taką wiadomości, czy powinienem ją otrzymać, czy ten organ, który do mnie ją wysłał, komunikował się w ogóle ze mną w ten sposób, czy nawet te załączniki, które dostaliśmy, jeżeli były załączniki, to były w takim formacie, czy może jednak w PDF-ach, a nie w dokumentach, albo może w ogóle egzekach. I czy na przykład nawet te linki, które tam są, to warto w nie klikać, czy muszę, czy może jednak jestem w stanie w jakiś inny sposób zweryfikować ten komunikat, czy ten przekaz, przed którym mnie właśnie dany phishing ostrzega, bo jeżeli to jest komunikat z urzędu, no to przecież można do urzędu zadzwonić, nie trzeba nic klikać. Jeżeli to jest komunikat od operatora, to można się zalogować na stronę operatora i to samo sprawdzić. Jeżeli to jest komunikat nawet z jakichś takich właśnie komunikatorów, to też najczęściej można wziąć drugie urządzenie i sprawdzić, tak? Zwykle teraz w tej elektroniki mamy pokokartkę i rzadko kiedy użytkownik korzysta tylko z jednego urządzenia elektronicznego. Przynajmniej mamy dwa, a czasami nawet trzy lub więcej. Tak jakbyście chłopaki sami policzyli, to myślę, że byśmy nawet na pięciu nie skończyli. Urządzenia, które mają internet i którymi można wyjść, skomunikować się z jakąś aplikacją. No właśnie chciałem powiedzieć, że lodówka nie ma konsoli, więc ciężko wyjść z komunikacją, no ale zawsze można. No ale kilka telefonów w domu jest, czasami tablet, czasami komputer. Ostatnio piekarnik jeden, drugi. Update, także to... A jeszcze jak doliczymy maszyny wirtualne, no to tym bardziej, tak? To też jest jakby, można powiedzieć, osobny system operacyjny. Tak. Ja ze swojej strony to chyba tylko bym dodał, że oczywiście teraz jakby, żeby nie użytkownicy nie poczuli się, czy ci oszukani jako, nie wiem, za przeproszeniem głupcy albo ktoś taki, tak? No po prostu się wszystkim zdarza i oczywiście. I trudno temu zapobiec. I jakby te nasze apele o tym, żeby chłodną głowę zachować, są po prostu tylko i wyłącznie w sytuacji, w której nikt do nas nie dzwoni, nie informuje, że właśnie nam kradną pieniądze z konta, tak? No bo to trudno wtedy zachować chłodną głowę. Tym niemniej, no starajmy się na tyle, na ile możemy, tak. A jakby operatorzy ze swojej strony też nam pomogą, bo to jakby to, co Robert powiedział, że ta oferta, my zrobimy wszystko za ciebie, no jakby również polega na tym, żeby jednak tę odpowiedzialność przerzucić na kogoś innego, tak? I rzeczywiście te zdolności, które mają giganci, tak samo jak wy, no po prostu są większe czasami niż z użytkownika końcowego, to raz, a dwa, że no, łatwiej zachować tę chłodną głowę, kiedy nie chodzi o nas, tak? Samych. Więc to tak to działa. No dobrze, no myślę, że trochę awarenessu teraz też zrobiliśmy i posypaliśmy głowę popiołem, że sami też na pewno popełniamy jakieś błędy. Natomiast no, bardzo było nam miło was gościć, także dziękujemy wam bardzo, panowie. Pan Piotr Kowalczyk i Robert Grabowski, dziękujemy wam. Dzięki. Dzięki. Oczywiście z Orange nawiązywaliśmy do raportu Orange'u, ale kilka również takich szerszych informacji zawarliśmy. No i prowadzący dzisiejsze studio, czyli mój kompan Maciej Pyznar. Dziękuję bardzo i słuchającym, i naszym drogim gościom. Ja również dziękuję i do usłyszenia. Cyprian Gutkowski i podcast Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dziękujemy.